Cześć, kosmiczni eksploratorzy! Witamy ponownie na naszym kanale. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż do najdalszych zakątków wszechświata, gdzie radioteleskop Alma ujawnił zaskakujące tajemnice najstarszej znanej galaktyki spiralnej, BRI-1335-0417. To odkrycie nie tylko rzuca światło na wczesne czasy kosmosu, ale również dostarcza istotnych spostrzeżeń na temat pochodzenia naszej ukochanej drogi mlecznej. Zanim zagłębimy się w kosmiczne rewelacje, nie zapomnijcie się zasubskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych szczegółów. Zaczynajmy! Wyobraźcie sobie podróż w czasie kosmicznym ponad 12 miliardów lat temu do epoki gdy Bri 1335. 0417 była w pełni mocy. Dzięki ALMA naukowcy po raz pierwszy wykryli fale sejsmiczne w tej starożytnej galaktyce, oferując niezwykły obraz jej formowania się. Falowanie na dysku galaktyki sugeruje zewnętrzne zdarzenia, takie jak napływ nowego gazu czy interakcje z mniejszymi sąsiednimi galaktykami, napędzając proces formowania gwiazd. Obserwowana struktura w postaci belki na dysku BRI 1335 0417, najdalsza jak dotąd znana, dodaje kolejny intrygujący element. Ta belka może wpływać na ruch gazu, kierując go w kierunku centrum galaktycznego i wzmacniając aktywność gwiazdową. Te odkrycia kwestionują oczekiwania, gdyż struktury spiralne uważane były za rzadkie we wczesnym wszechświecie. BRI 1335-0417, będąca starożytną galaktyką, to prawdziwy skarb dla astronomów poszukujących wskazówek dotyczących ewolucji kosmicznej. Zespół badawczy pod kierownictwem Takafumiego Cukui z Narodowego Uniwersytetu Australijskiego zagłębił się w obserwacje ALMA i połączył je z symulacjami komputerowymi, aby odtworzyć fascynującą ewolucję tej odległej galaktyki. Zaskakująco, pomimo posiadania masy zbliżonej do naszej drogi mlecznej, BRI 1335-0417 formuje gwiazdy z prędkością setek razy większą, kwestionując nasze wcześniejsze zrozumienie procesu formowania gwiazd. Podsumowując, BRI 1335. 04-17 dostarcza nam uprzywilejowany wgląd w kosmiczną historię, odkrywając tajemnice formowania gwiazd w starożytnej galaktyce. Dzięki ALMA i poświęceniu astronomów jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek zrozumienia, jak galaktyki przekształcają się w czasie. Jeśli jesteście równie podekscytowani jak ja tymi odkryciami, zostawcie swoje komentarze poniżej, udostępnijcie wideo i oczywiście nie zapomnijcie się zasubskrybować, by być na bieżąco z kolejnymi przygodami po wszechświecie. Do następnego razu, gwiazdorodni eksploratorzy.